Jarosław Kret dopiero co wrócił do TVP, a tu taka afera. Zapadła cisza. Jarosław Kret zaliczył wpadkę? Tego zdania są widzowie programu informacyjnego 19:30. Prezenter zmienił temat prognozy pogody, a także zaskoczył ciekawymi minami. Jak wielu zauważyło, wystąpienie mężczyzny można nazywać szopką oraz robieniem show. Oto szczegóły. Jarosław Kret zaskoczył niespodziewanymi minami. Jarosław Kret wrócił do TVP i od razu zrobił niemałe zamieszanie wokół swojej osoby. 20 stycznia w wydaniu programu informacyjnego 19:30 pojawiły się materiały ze świata i kraju, ale też, standardowo zresztą, pogoda. Ku zdziwieniu, Jarosław skupił się nie tylko na niej, a było to tak. Joanna Dunikowska-Paś zapowiedziała wejście Jarosława Kreta. Nagle zapadła cisza. Prezenter co prawda pojawił się na ekranie, jednak nie odezwał się słowem. Zamiast tego oczom widzów ukazała się dziwna mimika dziennikarza. Jarosław Kret złapał ją za słówko. Następnie zaskoczył, żartem. Ja, przede wszystkim dzień dobry, dobry wieczór, cześć Joasiu, powiedział Jarosław Kret, gdy zorientował się, że jest na wizji. Następnie prezenter chyba chciał nieco naprawić swoją sytuację, więc próbował skupić uwagę widzów na innych zagadnieniach. Nawet złapał koleżankę z pracy za słówko oraz poinformował odbiorców o swoich poglądach na niektóre sprawy. Kiedyś to się nazywało niż i nikt nie wiedział, o co chodzi. Teraz to się nazywa cyklon i wszyscy się boją. To jest właśnie alarmizm. Alarmizm polega na tym, że w dobie mediów internetowych, żeby wzmóc klikalność, to wszyscy straszą. Straszą niżem, który przyniesie wiatr. I przyniósł wiatr, śnieżyce, zawieje, zamiecie, ale to jest zima. To jest naturalne, dumał nad tematem. Krytyczne komentarze w kierunku Jarosława Kreta. W sieci pojawiło się już wiele krytycznych komentarzy, które jasno skupiły się na mało profesjonalnej postawie znanego dziennikarza. Ludzie nazywają jego wystąpienie szopką oraz robienie show. Nie rozumieją też, dlaczego na wizji pokazano niepokojące miny prezentera. On miał przedstawić pogodę, a nie stroić miny, wypominają widzowie. Powrót Jarosława Kreta do TVP. Poświęcił stacji wiele lat życia. Mimo wszystko mężczyzna ma wielu fanów. Ludzie nie dziwią się nawet, że Jarosław Kret po dłuższej przerwie postanowił wrócić do pracy w TVP, rozstał się z nią w czerwcu 2016 roku. To w końcu tej stacji poświęcił 22 lata swojej kariery. Do tego posadzie w TVP zawdzięcza zdobytą w 2012 roku telekamerę w kategorii prezenter pogody. Czy jednak będzie w stanie zachować profesjonalizm, który przed laty tak podobał się widowni? Czas pokaże.